Witamy Was serdecznie ze sklepu Odkrywca Historii. Jesteśmy organizatorem drugich Mistrzostw Polski w poszukiwaniach plażowych i chcieliśmy Was zaprosić na te zawody. Jeżeli już teraz chcielibyście się zapisać, link znajdziecie w opisie. Główną nagrodą w naszych zawodach jest wykrywacz metali Golden Mask 5+ SE z cewką 9,5 cala Fighter S i słuchawkami bezprzewodowymi. Zestaw ten kosztuje 2349 zł, a szansę na jego wygranie ma każdy. Naszym celem poprzez te zawody jest popularyzacja poszukiwań i propagowanie dobrego wizerunku detektorystów. Także promocja miasta i gminy Susz. Kochanie, to kiedy odbędą się drugie Mistrzostwa Polski w poszukiwaniach plażowych Susz 2022? Zapraszamy Was 1 października, start godzina 11 na plaży miejskiej w Suszu, ulica Wybickiego. Piękne, malownicze miejsce. Plaża miejska w Suszu. Wpisowe na zawody to koszt 120 zł. W ramach wpisowego każdy uczestnik otrzyma tak: wyżywienie, ubezpieczenie, jak również od naszych sponsorów gadżety. Pudełko do monet, jak również też kubeczek z logo rodzinki detektorystów.pl. A dla zawodników będą m.in. przygotowane kiełbaski na takim grillu, który będzie ustawiony tuż obok sceny. Główną nagrodą w naszych zawodach jest wykrywacz metali Golden Mask 5+ SE z cewką 9,5 cala Fighter S i słuchawkami bezprzewodowymi. Zestaw ten kosztuje 2349 zł, a szansę na jego wygranie ma każdy. W jaki sposób można wygrać ten oto wykrywacz? Na miejscu, gdzie będą odbywały się poszukiwania, będą zakopane żetony. Specjalnie zakopany żeton osobie, która go odnajdzie, dostanie taki oto wykrywacz. Bardzo proste, każdy ma szansę. Idziesz na plażę, znajdujesz żeton, który jest tam zakopany i jesteś właścicielem takiego oto wykrywacza metali o wartości 2349 zł z ceweczką, wyśmienitą ceweczką i słuchawkami. Szanse na wygranie takich oto pięknych sit mają wszyscy też uczestnicy. Będą zakopane dodatkowo również specjalne żetony. Osoba, która znajdzie taki żeton, może podejść do namiotu firmowego producenta Swager i wybrać sobie po prostu dowolne sito. Albo sito takie ręczne, plażowe lub inne, sito na drążku. Wybór należy do Was. Firma ta ma bardzo duży asortyment, także będziesz czego wybierać. Sklep Poszukiwacz EU, właściciel marki Konserwo, również ufundował nagrody. Nagrody te będzie można również trafić szczęśliwym żetonem. Każda osoba, która znajdzie taki żeton, otrzyma płyn Konserwo. Firma Quest jest fundatorem oto takich czapeczek. A jak można je wygrać? Piękne czapeczki. Oczywiście też szczęśliwymi żetonami. Osoba, która znajdzie specjalny oznakowany żeton w miejscu poszukiwań, otrzyma czapeczki firmy Quest. No i oczywiście też czapeczki firmy Odkrywca Historii, no bo jakby to było, że my jesteśmy organizatorami, a nic nie dajemy od siebie z logo. Podjęliśmy decyzję, że też takie czapeczki będzie można wygrać. Może wygrać te nagrody każdy. Każdy, kto przyjedzie na zawody, będzie uczestniczył, znajdzie żetony, będzie szczęśliwym nabywcą albo wykrywacza, albo sita, albo czapeczek, ewentualnie płynu Konserwo. Każdy z Was. Tutaj oto na tej scenie będą wręczane nagrody.
dla zwycięzców podczas Mistrzostw Polski w poszukiwaniach plażowych SUSZ 2022. Jeżeli są Mistrzostwa Polski, to i muszą być puchary i tytuły. Kto zostanie mistrzem Polski w poszukiwaniach plażowych SUSZ 2022? Mistrzem Polski zostanie osoba, która znajdzie największą ilość żetonów. Oczywiście w określonym czasie, bo czas zawodów to 45 minut. Macie 45 minut, aby znaleźć jak najwięcej żetonów. Dla osób, które znajdą się na podium, firma Schwager Sans Coupé ufunduje nagrody rzeczowe w postaci sit. Sita różnej wielkości, w zależności od miejsca, czy to będzie pierwsze miejsce, drugie czy trzecie, będą stosownie dobrane sita. Natomiast taką jeszcze ciekawostką jest to, że firma Schwager daje też dwie nagrody pocieszenia w kategorii kobieta-mężczyzna. Czyli na podium stają osoby, które zajęły pierwsze, drugie, trzecie miejsce, ale też są nagrody pocieszenia za czwarte i piąte miejsce. Czyli w sumie na podium stanie 10 osób i otrzyma też 10 sit. Mistrzostwa Polski w poszukiwaniach plażowych będą odbywały się na to o tym piasku, który widzicie na plaży, ale również też w wodzie. Żetony będą rozrzucone na piasku i w wodzie na głębokości do 1 metra. Czyli możecie przygotować się w taki sposób, że możecie założyć jakieś gumaczki, pozbierać sobie żetony na plaży, na piasku, a potem wejść do wody. Żetonów będzie umieszczone w wodzie, a 50% żetonów na piasku. Chcemy, żeby każdy miał równe szanse. Decyduje czas. Czas, jeszcze raz czas. Dlatego za chwilę pokażemy Wam, jak będzie wyglądał start i cała formuła zawodów. Z oto tego miejsca, z krawędzi murku, gdzie jest zieleniak, ustawimy się wszyscy i wyruszymy do miejsca, gdzie jest Ewelinka, czyli przejdziemy sobie jakieś 20 metrów, przebiegniemy, bo tutaj cały czas wspominam o tym, że jednak czas będzie decydował o tym, kto wygra. Zabieramy pozostawiony wcześniej wykrywacz metali oparty o murek. No i prowadzimy poszukiwania. Te poszukiwania oczywiście są prowadzone na piasku, jak i tutaj oto w tej wodzie. W jaki sposób będziecie wiedzieli, gdzie kończy się strefa zawodów? Oczywiście oddzielimy to specjalnie przygotowaną taśmą. Jeżeli chcielibyście wziąć udział w zawodach, pod filmem w opisie znajdziecie linki do sklepu internetowego Odkrywca Historii, gdzie można nabyć taki bilet na uczestnictwo. Ewentualnie też można napisać prywatnie w mailu, my odpowiemy na wszystkie Wasze pytania. Na portalu społecznościowym Facebook utworzyliśmy też specjalne wydarzenie pod nazwą Drugie Mistrzostwa Polski w poszukiwaniach plażowych SUSZ 2022. Serdecznie Was tam też zapraszamy. Wrzucamy tam na bieżąco wszelkiego rodzaju informacje. Jeżeli byście chcieli na przykład też ufundować jakieś nagrody dla zawodników, śmiało piszcie do nas, włożymy je w pakiet startowy. Oczywiście standardowo zachęcam Was do subskrybowania, do lajkowania oraz komentowania. Do zobaczenia w następnym odcinku. Widzimy się na zawodach w SUSZ-u. Do zobaczenia. Do zobaczenia w SUSZ-u.